Tu jest Warszawa, zatem Norwegia będzie gdzieś tam, o ile mnie harcerskie zmysły nie mylą. Dlaczego szukam Norwegii? Bo dziś mówić będziemy o funduszach norweskich, będących pewną alternatywą dla funduszy unijnych. Polska zyskała już ponad 1 000 000 000 euro dzięki tym grantom. Dofinansowano różne projekty, m.in. ten w elektrociepłowni Siekierki. Teraz w upały to macie chyba trochę mniej pracy, czy nie? Jak to jest? No tak, w elektrociepłowni nie pracują wszystkie kotły, ale w elektrociepłowni praca na 3 zmiany. Całą dobę, cały rok. Tak jest. Co elektrociepłownia zyskała dzięki funduszom norweskim, o których dzisiaj mówimy? Fundusze norweskie dopłaciły nam do budowy kotła numer 1. Ten kocioł dedykowany jest do spalania biomasy. On będzie spalał w ciągu roku około 350 tysięcy ton biomasy. Czyli rozumiem, że teraz jak patrzę na te kominy, które wyrastają nad Warszawą, to dym, który z nich leci, będzie czystszy. Oczywiście. Dym będzie czystszy, będzie dla przeciętnego człowieka będzie po prostu jaśniejszy. Powietrze nad Warszawą będzie czystsze. I przede wszystkim ekologia. Przed przebudową tego kotła spalaliśmy węgiel. Węgiel powodował to, że te zanieczyszczenia były większe niż w przypadku biomasy. Jaki procent Warszawy jest ogrzewany tym ekologicznym kotłem? Ten kocioł zapewni ciepłą wodę dla 1/5 mieszkańców Warszawy. A teraz szybki teleport. Przechodzimy od biomasy do teatru. Jesteśmy w Teatrze Kwadrat, który również skorzystał ze wsparcia funduszy norweskich. Oprowadzi nas po nim Paweł Wawrzecki. Dzień dobry. Proszę bardzo, witam. Dzień dobry. Panie Pawle, mam szczęście być na Nowych Włościach. No tak, no to jest jakby to nasze dziecko, na które tyle czekaliśmy. Nowy dyrektor, Andrzej Neyman, zdecydował, żeby trzeba gdzieś tam zadrapać do drzwi europejskich i tu fundusz właśnie norweski, który pomógł. My te pieniądze dostaliśmy, no to trwało, sam remont trwał rok, przemęczyliśmy się, a teraz jest cudnie, jest wspaniale. Mamy możliwości ogromne, mamy 2 sceny. Mogę zaprosić, to od razu zobaczę i scenę, i może jak wygląda widownia. Serdecznie zapraszam. Tutaj jest, że tak powiem, pokój wydechu, jak ja to nazywam. To znaczy tutaj aktorzy czekają przed wejściem na scenę. Gdyby nie fakt, że mówimy, że jesteśmy w teatrze, to sprawia wrażenie, że jesteśmy po prostu u pana w domu. No teatr to jest jakby nasz w ogóle drugi dom. Tu odpoczywacie. Tak. Zobaczmy, gdzie pracujecie. Proszę bardzo. No tu też trochę pracujemy. Ci, którzy nie zdążyli się douczyć, dokształcić, przemyśleć. Mają do tego najlepsze warunki. Dokładnie. Proszę bardzo. No i w tej chwili znaleźliśmy się na naszej scenie. Trwają ustalenia nad scenografią, z tego co widzę. No jakby, no, przymierzamy się do różnych wariantów i no, jesteśmy w przededniu, że tak powiem, spotkania z widownią. Także miło było państwa gościć i pana. Teraz zajmiemy się, tak, że tak powiem, pracą twórczą. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie na nową premierę w Teatrze Kwadrat, Kłamstewka. Gramy lipiec, sierpień, wrzesień. I do końca świata. A szczególnie zapraszamy widzów programu Pytanie na śniadanie. Gramy w tym składzie. Nastrawiamy.